Elo, elo, 3210. Na liczne zapytania, jakie ładowarki stosować w domu i w zagrodzie, czyli w domu i też w terenie, odpowiadam Wam, że to jest dosyć skomplikowana materia. Ja zawsze z sobą, jeśli chodzi o hotel, biorę tego typu przejściówkę, bo jak wiecie, nie zawsze w hotelu jest tak, że możecie mieć cały czas prąd i podłączenia, jeśli chodzi o wyjście, bo wychodzicie, zabieracie kartę magnetyczną. Są na to sposoby, będzie też o tym osobny film, ale zawsze z tymi gniazdkami jest różnie, jeśli chodzi właśnie o hotel. Są hotele, w których prąd jest cały czas w gniazdku, są takie, że jak wychodzicie, to nie ma wtedy ładowania, a czasami nam się to przydaje. Tutaj akurat jest coś takiego, że trafiłem w hotelu, gdzie jest ładowarka USB i to dosyć szybka, bo sprawdziłem ją i ta ładowarka ładuje z dosyć dużą szybkością, gdzieś ma 2 ampery ponad, bo na 2-amperowej, jak podłączam do Samsunga, to pokazuje mi na takiej oryginalnej, to pokazuje mi, że ładowanie jest na przykład godzinę i 10 minut. Tam mam trochę już naładowany telefon. A tutaj jak podłączyłem, to pokazało, że 30 minut, czyli wali ostro. Nie wiem, jakie ma parametry, bo jak widzicie, nie ma tutaj żadnych danych. Ale fajna jest, bo dodatkowo można sobie czytać tak zwane świerszczyki wieczorową porą. Druga natomiast ładowarka USB, to jest ładowarka ponad 2-amperowa, czyli 2,1 ampera. To jest taki no name, można powiedzieć, że Hinol. Ale tak, ma już jeden kabel i dwie ładowarki, i dwa wyjścia USB. I co ciekawostką jest to, że ta ładowarka ma tak, ma swoje lekkie podświetlenie, może to nie jest jakieś potężne, ale jest. Teraz tak to nie widać. Poza tym ta ładowarka ma taką zaletę, że można ładować 3 telefony na raz. I wiadomo, jeśli mamy jeszcze 2 kable, to wkładamy i ona się nie grzeje. Już przetestowałem to, że można nią ładować śmiało 2 telefony tutaj właśnie i nic się nie dzieje, nawet się nie nagrzewa. Że dobre rozwiązanie, nie jest to jakaś firmówka, ale jest dobre. Ale zawsze biorę też dla wygody jeszcze jedną, tą oryginalnego Samsungosa. Wiadomo, to jest 2-amperówka taka oryginalna i to powinno Wam wystarczyć. Pozdrowienia i serdeczności. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania, jeśli macie jakieś inne sugestie. Moja taka porada jest porada dnia. Jeśli chcecie mieć coś włączonego, a nie korzystacie z lodówki, to pamiętajcie, że w hotelu lodówka zawsze jest podłączona, wystarczy ją tylko wysunąć, wyciągnąć z kontaktu, jeśli z niej nie korzystacie, i wtedy macie kontakt bez względu na to, czy karta magnetyczna jest, czy jej nie ma w czytniku. Pozdrowienia, serdeczności. Mówił do Was Star TV. Elo, elo, 3210. Siema.